Dobry wieczór, Szanowni Państwo. Tak, szedłem tutaj i przyszły mi do głowy pewne wspomnienia. Może dla tych z Państwa, którzy są zbyt młodzi, żeby pamiętać, albo dla tych, którzy goszczą w Zawierciu, to ja też kiedyś byłem prezydentem naszego miasta. I jak dzisiaj pamiętam pierwszą wizytę założycielki zespołu i kierowniczki tego zespołu, pani Anny Szymańskiej, tu naprawdę nic nie widać, nawiązuję do słów prowadzącego. Nie wiem, czy jest na scenie, jeżeli nie, to serdecznie pozdrawiam. Pamiętam tą wizytę, jak dziś do tych wizyt potem dołączyła obecna szefowa, pani Monika Nowosadko. No i proszę Państwa, te panie ciągle mówiły o budżecie. Te panie ciągle tylko mówiły o pieniądzach. Ale ja po krótkiej chwili zorientowałem się, że tak naprawdę to jest całe ich życie i pasja, to jest ten zespół i te pieniądze to dla tego zespołu. I potrafiły z podziemi wykopać środki. Nie było twardziela takiego, którego by nie wzruszyły, nie skruszyły jego serca. No i cóż, no ja też musiałem zagrać twardziela. Więc powiedziałem tak, mówię pani Janno, oczywiście, że będziemy wspierać jako miasto zespół, to z wielką przyjemnością, no ale muszę postawić jeden warunek. Tym warunkiem było to, że zespół ma się stać wielopokoleniowy z naciskiem na najmłodszych. No i oczywiście panie się zgodziły. I Małe Zawiercie dzisiaj jest już średnim Zawierciem i widać, że w dobrą stronę idzie, bo przybywa. Jest to naprawdę bardzo duża satysfakcja i bardzo dużo się działo. Te pieniądze rozbijały zespół, pojawiły się piękne stroje, występy, nie było imprezy, żeby nasza wizytówka reprezentacyjna zespół Pieśni Tańca Zawiercie, żeby nie towarzyszył. Zespół odnowił certyfikat Międzynarodowej Instytucji Certyfikującej, CIOF-u i też były festiwale. Mnie szczególnie zapadły dwa w pamięci. Jeden to festiwal, gdzie Zespół Pieśni Tańca Zawiercie w towarzystwie zespołów międzynarodowych, szczególnie kapeli, która przyjechała wtedy do nas z Meksyku, obtańcowali, obśpiewali nie tylko Zawiercie, ale też i całą okolicę. I drugi taki festiwal, to festiwal w naszej zaprzyjaźnionej gminie włoskiej w Ponte Labro. No i tam pani Anna Szymańska z taką gorliwością matki, troskliwością matki, pilnowała, żeby towarzystwo za późno spać nie szło, bo na drugi dzień występy. No i oczywiście dbała o to, pilnowała, żeby młodzieńcy się nie zasiedzieli za długo u dziewcząt, a żeby towarzystwo rozeszło się po właściwych i swoich pokojach. No ale nie upilnowała oczywiście, bo potem jak przychodziłem na Wigilię czy spotkania noworoczne, to co Wigilia, to nowe małżeństwa były. Były zespołowe małżeństwa i pojawiły się zespołowe dzieci. Widzicie sami Państwo, także można by jeszcze opowiadać, pamięć zbiorowa jest podobno lepsza, jakbyśmy zaczęli wszyscy opowiadać, to chyba byśmy tu jeszcze sporo historii mogli opowiadać, ale ta historia dzisiaj się splata też trochę z moim losem, bo niezmierną przyjemność, satysfakcję reprezentować Samorząd Województwa Śląskiego jako przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. I Sejmik Województwa Śląskiego postanowił pogratulować, podziękować uczestnikom, członkom zespołu. No i tu będziemy stopniować, bo mam tutaj takie rekwizyty, będziemy stopniować to napięcie. Zaczniemy od tych, którzy weteranami zespołu nie są, ale z całą pewnością już zapracowali na to, żeby takie uznanie, podziękowanie, gratulacje otrzymać. Oczywiście to jest też tak, że te osiągnięcia są możliwe dzięki rodzicom, dziadkom i wszystkim opiekunom prowadzącym, ale pozwólcie Państwo, że na granicę będziemy z Panem Prezydentem te gratulacje i podziękowania wręczać. Ja mam to przygotowane alfabetycznie, ale no zbieżność nazwisk może być wcale nieprzypadkowa. Dobra. No musimy się jakąś tą robotą podzielić. I wygląda tak.
I ten jest skierowany na ręce pani Aleksandry Broniszewskiej. Nie będę już czytał tego listu. Kolejny do pana Tomasza Filipczyka. I pani Aleksandra Krzysztońska. Tego trochę jest. Pan Tomasz Leśniak. Pan Daniel Lipiński. Pani Kinga Mazur. Pani Tania Nowicka. Pani Aleksandra Olesik. Pani Anita Przybylska. Olivia Rams. Amelia Skowrońska. Denis Smolarczyk. Karolina Szmer. Nikola Słowińska. Przepraszam, Śliwińska. Filip Trąbski. Pan Jakub Wołczyk. To nie koniec, bo budujemy to napięcie. Panie prezydencie, tutaj oznaki i podzielimy się tak, że ja będę.
czytał. No i tutaj też kolejność jest nieprzypadkowa. Zaczynamy od Moniki Nowosadko. Ale tu muszę słów trochę więcej przy tej okazji. Odznaki są srebrne, bowiem regulamin w pierwszym kroku przewiduje srebrną. Więc jest to zachęta do dalszej pracy, do dalszych działań. Za to już dziękuję i gratuluję, ale zawsze apetyt rośnie w miarę jedzenia. Więc złota jest kolejnym stopniem i mamy nadzieję, że samorząd województwa śląskiego będzie mógł taką, a właściwie kapituła odznaki honorowej za zasługi województwa śląskiego będzie mogła taką przyznać. Także serdecznie gratuluję i dziękuję. Ireneusz Nowosadko. Mateusz Kotlęga. Izabela Trupa. No, sami Państwo widzicie. I Piotr Piątek. Małżonka za pana Piotra odbierze odznaczenie i prosimy o przekazanie gratulacji. Jeszcze załącznik w postaci legitymacji. Proszę bardzo. Dziękuję.